bardzo trudny mecz z bardzo dobrą drużyną. Nie ma co tutaj ukrywać. Początek mieliśmy fajny, tak jak chcieliśmy, zdobyliśmy bramkę. Potem troszeczkę gra się nasza zawiesiła. Zbytnio oddaliśmy pole przeciwnikowi. Nieszczęśliwy czy nieszczęsny rzut karny na koniec troszeczkę może nie zaburzył, ale no wiadomo, sytuacja się zmieniła, bo przeciwnika napędzała, a my musieliśmy drużynę troszeczkę uspokoić, stanować z nerwowej sytuacji. Druga połowa, początek dla gospodarzy, mimo tego, że ta przewaga optyczna cały czas była, ale my mieliśmy naprawdę bardzo dobre kontry. Bardzo dobre kontry mieliśmy i musimy z jednej, przynajmniej z jednej coś więcej zrobić, oddać przynajmniej strzał na bramkę celny, żeby dać szansę wykazać się bramkarzowi. Szanujemy ten punkt? Naprawdę go szanujemy, bo po trzech porażkach, po trzech meczach bez strzelonej bramki dzisiaj wyjeżdżamy z trudnego terenu z jednym punktem. Przyjmujemy to jako dobrą monetę i wierzę w to, że w tym momencie drużyna zrobi wszystko, żeby na kanwie tego jednego punktu patrzeć do przodu bardzo takim okiem z nadzieją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie od Państwa. Maciej Decowski, Niemiec Podkarpacie Live. Trenerze, właśnie co się stało z Pana drużyną, bo strzeliliście bramkę i później troszkę zespół się cofnął. Natomiast w drugiej połowie faktycznie te kontry były groźne, tylko że żaden strzał po tych kontrach nie był celny, bo nie oddaliście żadnego celnego strzału w drugiej połowie. Czy na to gdzieś tam zwracał Pan uwagę i jak sytuacja w szatni, jak zawodnicy zareagowali na ten remis? Czy odetchnęli z ulgą po tych właśnie porażkach? Idąc od początku, pierwsza część pytania, no zdobyliśmy bramkę, nie zakładaliśmy, że będziemy się cofali, absolutnie, ale to tak jak w każdym meczu, sytuacja boiskowa i gdzieś w jakiś sposób decyzje zawodników trochę wpływają na to, co oni na boisku, jaką podejmą decyzję. Resowia zaczęła dość dobrze operować piłką, my zbyt szybko się jej pozbywaliśmy, bo nawet jeżeli ją odzyskaliśmy, to chcieliśmy zbyt szybko zagrać do przodu i przeciwnik piłkę odzyskiwał i dalej się napędzał, więc tu tylko i wyłącznie mieliśmy zastrzeżenia, że trzeba tą piłkę bardziej poszanować, zmusić przeciwnika do chwili do pobiegania i w ten sposób zbudować sobie sytuację, żeby nawet złapać ten oddech, żeby chwilę można było się zorganizować. Jeżeli chodzi o drugą część, to zgadzam się, że nie oddaliśmy żadnego strzału, to co powiedziałem, że chciałbym, żebyśmy przynajmniej z jednej sytuacji, bardzo dogodnej, z kontrataku, dograli piłkę pole, gdzie, w strefę, gdzie był zawodnik, bo wbiegaliśmy tak, jak chcieliśmy, tak, jak sobie to zakładamy, ale no niestety, dogrania były średniej jakości, z tego nie zdobywaliśmy, nie oddawaliśmy strzału, więc na pewno musimy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o nastawienie, to jak mówię, no my mieliśmy trzy spotkania, trzy porażki i żadnej strzelonej bramki, to ten punkt musi w nas wzbudzić takie pozytywne odczucia. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest trudny teren. Tutaj przegrała Lechia, tutaj do czerwonej kartki i sam się zastanawiam, jakby się potoczył mecz, gdzie Resowia grała z Niecieczą, co było, gdyby nie czerwona kartka, mecz z Łęczną, 30 minut, pierwsze do straconej bramki, Resowia była lepszym zespołem, więc no, to jest naprawdę dobra drużyna i my musimy ten punkt szanować. Po tym, co nas w ostatnich czasach spotkało, to jest dobry prognostyk. A jak z Pana pozycją, po tych trzech porażkach, czy dzisiejszy mecz gdzieś tam był, władze klubu coś tam opowiadały, że może być jakaś zmiana, czy czuje Pan pełne wsparcie? Czuję pełne wsparcie. Mógłbym powiedzieć, że to pytanie nie do mnie, ale czuję pełne wsparcie i ja normalnie pracuję z pełnym zaangażowaniem, przygotowuję drużynę do kolejnych spotkań. Nie mam tego z tyłu głowy. Wiem, że wyniki są niezadowalające, ale to jest sport, to jest piłka. Ja, tak jak mówię, czuję zaufanie i wsparcie od właściciela i od dyrektora sportowego i to jest dla mnie bardzo istotne. Na pewno niedosyt, bo mieliśmy, myślę, na tyle sytuacji, żeby zamienić je na bramkę, że powinniśmy tą bramkę więcej strzelić. Natomiast po tej serii naszej przyjmujemy ten punkt, oczywiście. Słowa uznania dla moich zawodników i za to, że gdzieś tam gatunkowo ten mecz wiedzieli, że jest bardzo ciężki. A jednak na tyle to dźwignęli, że ta przynajmniej optyczna przewaga w posiadaniu piłki, w kreowaniu gry, w uderzeniach, gdzieś tam wiadomo, wykończenie jest najważniejsze. Brakło trochę nam takiej chłodnej głowy, zamiast w momencie, kiedy uderzamy, trzeba było zagrać, w momencie, kiedy zagrywamy, trzeba było uderzać. To było takie dokonywanie takich troszkę
wyborów w danym momencie nie takich, jakbyśmy tego chcieli. Ale z drugiej strony ja sobie zdaję z tego sprawę, że chcieli bardzo ten mecz wygrać, chcieli bardzo jak najszybciej zdobyć tą bramkę więcej. I mecz się zakończył podziałem punktów, natomiast ja patrzę bardziej optymistycznie, patrząc co mieliśmy jeszcze do niedawna, co mamy teraz, jak graliśmy wcześniej, jak gramy już powoli teraz, to myślę, że tutaj nasuwają się powoli takie pozytywy, jakie byśmy chcieli. Na pewno ten mecz się nie ułożył tak, jakbyśmy chcieli. Nie myśleliśmy, że stracimy bramkę po stałym fragmencie, gdzie uczulaliśmy się i wiedzieliśmy, że to jest bardzo mocna broń Polonii. Straciliśmy ją w taki bardzo prosty sposób, a sami wiemy doskonale, ile kosztuje wypracowanie sytuacji, a z tego strzelenie bramki. Także to trochę za łatwo powiedzieliśmy sobie w szatni. Wiedzieliśmy też, że Polonia gra dość wysoko w linii obrony i każde piłki mądre zagrane za linię obrony Polonii będą nam przynosiły korzyść. No, mieliśmy kilka takich sytuacji właśnie z tego typu zagrań, ale albo brakło podania, albo brakło precyzji w uderzeniu. Na pewno chłopaki teraz siedzą przygnębieni, bo liczyli na więcej zdecydowanie, że wyciągniemy z tego meczu. Ale czasem nawet taki punkt w takim meczu zdobyty też trzeba szanować. Szanujemy, ale to nie znaczy, że jesteśmy zadowoleni. Dziękuję bardzo. To jest czas na pytanie od Państwa. Bardzo proszę. Łukasz Szczepanie, Gazeta Supernowości. Panie trenerze, zapytam o ustawienie z drugiej części spotkania, o pewną szadę. Kaliczuków upowędrował na prawy sektor boiska, Rafał poszedł do środka. Czym była spowodowana ta roszada? Znaczy, chcieliśmy Kelemu dać jakby... ten zawodnik się za bardzo już do niego przyzwyczaił i do jego ruchów z piłką. Drugi był, można powiedzieć, nowy, więc chcieliśmy Kelego puścić, żeby tam, że tak powiem, swoje umiejętności gry jeden na jeden szukał po tamtej stronie. Rafał poszedł do środka. Zauważcie, że Rafał tam tak wędruje z boku pomocy do środka, a kończy na dziewiątce. Tej brakującej dziewiątce. I tak na dzień dzisiejszy musimy tym wszystkim zarządzać, żeby koniec końców doczekać się Maćka, tak? Bo wiemy o tym, że Ciepiela to nie jest dziewiątka, że on by się nam fajnie przydał być może w środku. Ale Maciek wraca. Już w tym tygodniu to jest taka ważna wiadomość dla nas i dobra. A nie żałuje pan, że Kleczuk Fu nie został jednak dłużej na boisku? Naprawdę robił spore zamieszanie, nękał obrońców rywali. No, Mazek też miał swoje, że tak powiem, momenty jakby troszeczkę chłodnej głowy w tym wszystkim. Kamil zachował to przy tym uderzeniu. Jak widział, że goś leży, mógł go zwinąć do środka, uderzyć fajnie. Ale to tak jak mówię, za bardzo czasem chcieliśmy. A trzeba było z zimną krwią dwa razy podać wzdłuż bramki i byłoby, myślę, po meczu. Ale... myślę, że i Eisen, i jeśli chodzi o skrzydłowych, to tutaj mamy możliwości i którykolwiek by nie zagrał, każdy ma swoje atuty i na pewno poziom sportowy na tym nie cierpi. Zapytam jeszcze o środową potyczkę pucharową. Na pewno będziecie chcieli przejść do dalszej fazy Pucharu Polski. Już w głowie pan ma składkę, jaki pojedzie na to spotkanie. Właśnie będzie to pewne oszczędzanie na derby, czy raczej będziecie chcieli pojechać najmocniejszym garniturem? Pojedziemy bez garnituru, tak powiem. Oszczędzamy zawodników na derby na pewno. To nie znaczy, że puchar traktujemy po macoszemu, ale dla nas, mówię tutaj z pełną świadomością, liga jest numer jeden. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. To może pan powiedzieć, kto nie pojedzie na mecz? Nie, jeszcze nie. Zobaczymy jutro, kto, bo jeszcze po meczu zobaczymy, jak chłopaki będą się czuli. Być może, mam nadzieję, że nie oczywiście, ale być może jakieś urazy drobne mogą być i na pewno nie pojedzie Buch, albo liczyliśmy na to, że pojedzie, bo kontuzja, której się nabawił, nie jest może bardzo poważną, ale jest bardzo taką przeszkadzającą w grze i czekamy cierpliwie i tutaj mamy największy problem jakby ze środkiem obrony.
Cieszę się też tak na marginesie, że Rosera nie dostał czwartej żółtej kartki. Czy uczulał pan go na to, żeby spotkaniu? Nie uczulałem. Wolałem nie mówić, bo jak zawsze mówię, że uważaj, to się to kończy zwykle żółtą kartką. Dlatego wolałem nie mówić, ale w duszy tak prosiłem Boga, żeby jak się, żeby przy jego interwencjach w defensywie nie było jakiegoś problemu. Jest, może być pan dzisiaj zadowolony chyba z gry drużyny, no bo tak naprawdę brakło wam tego wykończenia, no raczej dominacja większość czasu Resowi, tak naprawdę po strzelonej bramce przez Polonię, no cofnęli się i tak naprawdę wy mieliście najwięcej okazji. Mieliśmy oczywiście, tylko muszą być konkrety, ja to mówię, a konkret to jest to, jak piłka jest w siatce, to jest konkret, wprawdzie strzeliliśmy bramkę, sędzia dobaczył się spalonego, Mikulec wyrównał. Nie wiem, ja na warze nie jestem, także trudno mi powiedzieć z mojej perspektywy, powtarzam, z mojej. Mogę się mylić. Wydawało mi się, że Myki wszedł idealnie w tempo, ale VAR jest VAR-em i arbitrzy tam widocznie widzieli lepiej. Jeszcze dwa miejsca na ławce rezerwowych pan zostawił wolne. Dlaczego tak? Bo nie mieliśmy kogo wziąć. Właśnie, a drużyna rezerw i coś drużyna rezerw też chcieliśmy, żeby pomóc. Oczywiście chłopaki idą. Czyli to trochę tak pokazuje pan na przykład prezesowi, że te dwa wolne miejsca jeszcze są do obsadzenia? Jeżeli możemy pomóc, no wiadomo, że możemy zrobić określoną ilość zmian w meczu i doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, żeby też mamy kontuzję. Nie ma co brać chłopaków, którzy ciągnąć na mecz pierwszy do kadry meczowej w momencie, kiedy oni grają na przykład mecz swój, bo to małe szanse byłyby, żeby weszli, a tak to mogą się spokojnie przygotowywać na rozruchu ze swoją drużyną do tego, żeby zagrać swój mecz.